Bartek Gębusia, Telefakty w czwartek, a w nich między innymi: przedsiębiorcy apelują do parlamentarzystów. Stwierdziliśmy, że czas najwyższy, żeby nasi parlamentarzyści zareagowali. Rusza akcja Zapora dla koronawirusa. Utworzyliśmy takie konto pomocowe dla szpitala i jeżeli Państwo byście czuli potrzebę, że należy wspomóc ten szpital, to bardzo proszę o wpłaty. Wszystkie ręce na pokład. Każdy tą sytuację rozumie, a my staramy się zapewnić funkcjonowanie urzędu w sposób naprawdę i bezpieczny, i prawidłowy. 2 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu. Osoby ze spektrum autyzmu na skutek zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego mają trudności z takimi czynnościami jak m.in. utrzymanie kontaktu, odczytanie przekazu, zrozumienie poleceń, ale i uczuć, nawet w relacji z najbliższymi. Łatwo tracą poczucie bezpieczeństwa, posiadają zwiększoną nadpobudliwość, problemy z koncentracją i przyswajaniem wiedzy. Każdego roku w Ostrowcu Świętokrzyskim ten dzień obchodzony jest wyjątkowo, jednak wprowadzony stan epidemii uniemożliwił to. Solidaryzując się z osobami ze spektrum autyzmu, przypomnijmy sobie rok 2019. Jak Państwo z pewnością zauważyli, dzisiaj nasze logo jest niebieskie, właśnie na znak solidarności z osobami autystycznymi. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 5 przypadkach zakażenia koronawirusem w województwie świętokrzyskim. Jak informuje Ewa Łukomska, rzecznik prasowy wojewody świętokrzyskiego, to kobieta w sile wieku z powiatu skarżyskiego, kobieta w sile wieku z powiatu kieleckiego, starsza kobieta z powiatu szydłowieckiego oraz 2 starsze kobiety z powiatu skarżyskiego. W sumie na terenie województwa odnotowano 55 przypadków zachorowań na COVID-19. W powiecie ostrowieckim 520 28 osób poddanych jest kwarantannie, a 34 osoby pod nadzorem epidemiologicznym. W tym trudnym czasie niezwykle ważne jest pomaganie i wzajemne wsparcie. O tym mówiono również na wtorkowej sesji Rady Powiatu. Rozprzestrzenianie się koronawirusa w niezwykle trudnej sytuacji postawiło służbę zdrowia. Szpitale, które już przed pandemią miały problemy finansowe, teraz znalazły się pod ścianą. W ostrowieckim szpitalu potrzeb jest wiele, brakuje przede wszystkim środków ochrony osobistej. I tu odzew, ten społeczny, natychmiastowy. Maski, płyny dezynfekujące, rękawiczki, kombinezony zaczęli przekazywać prywatni przedsiębiorcy.
Pracownicy, podopieczni WTZ-u, często wspierani przez rodziców, a także przy wsparciu pracowników DPS-ów, szyją maseczki ochronne. Wyraźnym jak gdyby efektem tej współpracy i pomocy są maski, które szyjemy podczas zajęć, ponieważ zajęcia odbywają się bez uczestników i na bieżąco je przekazujemy do starostwa powiatowego, które już tymi maskami dysponuje i przekazuje do najbardziej potrzebnych placówek czy osób. Kolejna pokaźna ilość została przekazana przez Roberta Rogalę właśnie na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Maseczki szyją również prywatne pracownie krawieckie i harcerze. Deklaracje kolejnej pomocy padają. Nasz ostrowiecki szpital co miesiąc do momentu, kiedy będzie jeszcze stan taki, jaki mamy w tej chwili, będzie otrzymywał bezpłatnie z wózka 1000-1,5 litrowych butelek błyskowianki. Pomoc dla ostrowieckiego szpitala zadeklarowali również radni z Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego. Te czasy, które mamy akurat teraz, ten czas trudny, nawet bardzo trudny, oprócz tego, że jest czasem ciekawym, jest też czasem, powiedzmy sobie to wyraźnie, strasznym, tragicznym, czasem, w którym się nie potrafimy odnaleźć, czasem, który w nas wszystkich powoduje to, że się, powiedzmy to sobie też Państwo, boimy. Postanowiliśmy, drodzy Państwo, że przekażemy jako radni po 1000 zł. To jest taka pierwsza nasza pomoc na rzecz właśnie i szpitala, i załóg powodowia. Utworzone zostało specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na rzecz ostrowieckiej lecznicy. To jest specjalne konto, specjalna akcja. Hashtag zapora dla koronawirusa. Możecie Państwo wpłacać dowolne środki finansowe, dowolne pieniądze właśnie na to konto, konto szpitala, i te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone właśnie na najpotrzebniejsze wyposażenie dla personelu medycznego. Podczas wtorkowej sesji właśnie pod adresem lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych padło wiele słów podziękowań. To trudny czas, mówili zgodnie wszyscy radni i apelowali o pomoc, dziękując również za tę pomoc wzajemną. Chciałbym z tego miejsca również podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy włączyli się i cały czas realizują akcję, którą prowadzimy jako Klub PiS-u na terenie powiatu ostrowieckiego, ale również w całym kraju. To wsparcie dla seniorów, dla osób pozostających samotnych, i to wsparcie pomocy zakupowej jest rzeczywiście widoczne i jest przez ludzi dobrze postrzegane. Z pomocą szpitalowi ruszyły również samorządy z powiatu ostrowieckiego. Dziękuję prezydentowi miasta, panu Górczyńskiemu, Radzie Miasta Ostrowca za te 300 tysięcy, które są przekazane z budżetu miasta. Dziękuję wójtowi Murzynowi i radnym gminy Bodzechu za 20 tysięcy dotacji. Dziękuję burmistrzowi Łodejowi, radnym miasta i gminy Kunów też za 20 tysięcy dotacji. Dziękuję wójtowi Waśniowa, panu Gajewskiemu za przekazanie tutaj kombinezonów i innych środków ochrony dla szpitala. Dziękuję z tego miejsca również przedsiębiorcom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazują środki dla szpitala, ale także i na pogotowie. W obecnej sytuacji każda pomoc, a przede wszystkim wsparcie i solidarność z personelem medycznym pomaga walczyć z pandemią. Z pandemią, która trwa i nie wiadomo, kiedy się skończy. Jako jedni z pierwszych do pomocy dla ostrowieckiego szpitala ruszyli przedsiębiorcy, którzy sami teraz są w trudnej sytuacji i proszą o pomoc. Swój apel wystosowali do parlamentarzystów. Eksperci mówią wprost, ponad 55% polskich firm już dziś odczuwa skutki pandemii. Około 68% firm może się wkrótce w ogóle zamknąć. Lokalni pracodawcy zrzeszeni w cechu rzemieślników i przedsiębiorców wystosowali kolejny apel, tym razem do posłów i senatorów. Stwierdziliśmy, że czas najwyższy, żeby nasi parlamentarzyści zareagowali, bo to, co na chwilę obecną robią i mówią, to więcej mówią jak robią. Jeżeli nie wprowadzi się drastycznej pomocy
dla firm, dla przedsiębiorców, to będzie bardzo ciężka sytuacja. Jak podkreślił Dariusz Wierzbiński, jest ciężko, a będzie jeszcze gorzej, bo firmy już teraz zwalniają pracowników. Zmieniają też warunki zatrudnienia, oferując na przykład pół etatu. Pomoc rządu jest konieczna, a zaproponowana tarcza antykryzysowa niestety takiej pomocy nie daje i nie daje żadnych gwarancji, że uda się ostrowieckie firmy uratować. Ta tarcza niewiele daje. To jeżeli weźmiemy, przeliczymy to na proporcje, to nie wiem, czy to będzie 10% firm mogło skorzystać, bo warunki, które państwo nam zaproponowało, to żadna firma praktycznie nie będzie spełniać wymogów. No to to mija się taką tarczą, to naprawdę nie ma sensu. Starszy Cechu dodaje, to nie czas na politykę, nie czas na rozmowy o wyborach. Rząd musi ratować gospodarkę i apel skierowali pracodawcy do wszystkich świętokrzyskich parlamentarzystów ze wszystkich partii politycznych. Apel wysłano również do wojewody świętokrzyskiego i marszałka województwa. Nikogo nie zmusimy do odpowiedzi. My po prostu próbujemy w tej chwili wspierać nawet nasz szpital, bo należy się wszystkim pielęgniarkom, lekarzom szacunek, to co robią. To jest bardzo niebezpieczna praca na dzień dzisiejszy dla lekarzy, pielęgniarek, storów, pogotowia. Także tutaj należałoby apelować, kto może, która firma może ich wesprzeć. Potrzebują w tej chwili pierwsze te dezynfekujące środki, maseczki. Wszystko jest bardzo pilne i potrzebne. Także tu apel do wszystkich. Apel do firm, pomagajcie innym i apel do rządu i parlamentarzystów, pomóżcie przedsiębiorcom. Członkowie cechu zwracają się za pośrednictwem naszej telewizji do wszystkich przedsiębiorców, aby mówili o swoich problemach, aby zwracali się do instytucji, również indywidualnie, bo każda sytuacja jest inna i często nie można jej uogólnić. Bez zrozumienia i wzajemnego wsparcia po prostu nie damy rady. Przedsiębiorcy wcześniej apelowali o pomoc do samorządowców i to z ich inicjatywy i dla nich powstał Ostrowiecki Bezpiecznik. Przypomnijmy, że przez drugi kwartał 2020 roku wszyscy zapłacimy za wodę mniej. Za kwiecień, maj i czerwiec za 1 metr sześcienny wody mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego zapłacą symboliczną złotówkę. Na ostatniej nadzwyczajnej sesji radni podjęli taką uchwałę pozwalającą na to, że miasto wyrówna tą kwotę braku przychodów dla miejskich wodociągów. To jest spora kwota na Ostrowiec Świętokrzyski, bo mówimy o kwocie 1 970 000. Tyle ulgi dostają wszyscy ci, którzy mają wodomierze, mieszkańcy bloków i domów jednorodzinnych. Z ulgi skorzystają firmy, zakłady pracy i instytucje. Złotówka brutto za zużytą wodę metra sześciennego za kwiecień, maj, czerwiec. Łatwiej jest to rozliczyć w domach indywidualnych, ponieważ tam są liczniki, które mają już taki interfejs pozwalający na odczyt zdalny. W większości domów indywidualnych miejskie wodociągi, nasza spółka wymieniła już liczniki i te liczniki są przystosowane do tego, że samochód sczytuje to z ulicy bez potrzeby ingerencji i wchodzenia, zakłócania miru domowego u mieszkańców. Gorsza sytuacja jest w spółdzielniach mieszkaniowych, którzy odczytują to poprzez swoich inkasentów albo poprzez jak gdyby informacje od mieszkańców. Tu skupiamy się na danych proporcjonalnych. Wiemy, ile było zużycie wody w pierwszym i w drugim kwartale 2019 i to będzie szacunek proporcjonalny, pozwalający na podzielenie tych metrów sześciennych za okres kwietnia, maja i czerwca. Czyli nawet jeżeli odczyt będzie za pół roku, to dzielony przez 6 miesięcy z tego wyciągana średnia miesięczna i za tą średnią miesięczną metry sześcienne wody za złotówkę. Za złotówkę przedsiębiorcy wynajmujący lokale od gminy opłacą czynsz. Złotówkę wyniesie również we wspomnianym okresie podatek od środków transportu. Tak zakłada bowiem pomocowy program nazwany Ostrowieckim Bezpiecznikiem. Potrzeba teraz tylko doprecyzowania i konkretów wynikających z ustawy zwanej tarczą antykryzysową, bo tylko centralne regulacje pozwolą samorządowi na taki właśnie ruch. Tak pomaga ostrowiecki samorząd, a teraz przenosimy się do Ćmielowa, gdzie dziś udało nam się porozmawiać z burmistrzem Anną Suska.
Osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem i to właśnie pomoc tej grupie osób w tym trudnym dla nas wszystkich czasie jest na wagę złota. Pierwszą taką akcją, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i żeby zmniejszyć ilość osób, która wychodziłaby z domu, zwłaszcza osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, ogłosiłam po prostu pogotowie zakupowe, czyli osoby chcące skorzystać właśnie z tego, że zakupów dokona pracownik urzędu, dzwoni pod wskazany numer telefonu i oczywiście w ciągu naprawdę niewielkiego czasu te zakupy są dostarczane. Pomoc zakupowa sprawdziła się i mieszkańcy chętnie z niej korzystają. Do seniorów trafi również wsparcie w postaci środków ochrony osobistej. W tej chwili pracownicy urzędu, jedni szykują pakiety do przekazania, drudzy je przekazują pod wskazany adres, tak żeby też w żaden sposób nie kontaktować się z daną osobą, nie narażać jej na bezpośredni kontakt z dwóch stron i po prostu zostawiamy takie przesyłki wraz z takim pakietem, czyli znajduje się tam maseczka wielorazowego użytku, jak też rękawiczki jednorazowe. Władze gminy starają się uświadomić, jak ważne jest przestrzeganie obostrzeń nałożonych przez rząd, zasad higieny i bezpieczeństwa. W akcję informacyjną zaangażowane zostały jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy. W moim oczekiwaniu byłoby jeszcze ograniczenie tych ilości w tygodniu wychodzenia na te zakupy, czyli byliśmy dotychczas przyzwyczajeni do codziennego wychodzenia po choćby jedną czy dwie rzeczy. Teraz prośba, apel do mieszkańców, żeby naprawdę te zakupy robić w sposób naprawdę ograniczony, czyli jeden, dwa razy w tygodniu, jak czegoś brakuje, myślę, że możemy po prostu w tym trudnym czasie bez tego się obyć, mówiąc kolokwialnie. Sprawy urzędowe w gminie Ćmielów załatwiane są na bieżąco, jednak jak we wszystkich innych instytucjach zalecany jest kontakt drogą elektroniczną. Wielki szacunek dla mieszkańców, że zrozumieli po prostu, że ten telefon czy mail jest teraz najlepszą formą kontaktu, załatwienia sprawy. Niektóre sprawy odraczamy, które nie wymagają natychmiastowego zastosowania czy też terminów administracyjnych, ale tutaj wchodzimy po prostu, odbieramy dokumenty w rękawiczkach, przekazanie następuje, także załatwienie sprawy też myślę, że jak do tej pory nikt się nie skarżył na te trudności. Każdy tą sytuację rozumie, a my staramy się zapewnić funkcjonowanie urzędu w sposób naprawdę i bezpieczny i prawidłowy. Urzędnicy obserwują trudną sytuację gospodarki kraju i zdają sobie sprawę z tego, że wielu przedsiębiorców walczy o przetrwanie, stąd też pomoc popłynie do lokalnych firm. Byłam też przedsiębiorcą, więc wiem, jaki trudny czas czeka przedsiębiorców, dlatego już w tym momencie wyszłam naprzeciw po prostu oczekiwaniom, mówiąc o możliwości zastosowania wszelkich ulg podatkowych. Oczywiście mamy też pakiet tutaj rządowy, tarczę antykryzysową, którą też będziemy stosować, natomiast w sprawach indywidualnych po prostu należy zgłaszać się tutaj do urzędu. Sprawa będzie każda rozpatrywana bardzo wnikliwie w oparciu o aktualną sytuację finansową danej firmy, tak żeby uchronić te firmy z gminy Ćmielów, także z gminy Ćmielów i przede wszystkim pracowników, żeby nie tracili tej pracy. Razem, choć oddzielnie, jesteśmy silni, apeluje burmistrz Joanna Suska. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podjęła akcję rozmieszczania tablic informacyjnych o zamknięciu zarządzanych przez siebie placów zabaw dla dzieci, siłowni na świeżym powietrzu oraz parków miejskich. Tablice z informacjami pojawiły się na ogrodzeniach placów zabaw oraz przy wejściach do parków. Czasowo, aż do odwołania, zamknięte zostaje 19 placów zabaw administrowanych przez gminę. 4 otwarte strefy aktywności przy ulicy Świętokrzyskiej, w Parku Miejskim, w Parku Fabrycznym i przy ulicy Sikorskiego. 3 parki miejskie: Park Miejski imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, Park Fabryczny i Park Pałacowy w Częstocicach. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miasta podjął również apel do spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych, które mają na swoim terenie place zabaw oraz publiczne tereny zielone, aby podjęły podobne działania. W
związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem oraz nowymi obostrzeniami wprowadzonymi na terenie kraju w dniu 1 kwietnia 2020 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zadecydował o zamknięciu ośrodka wypoczynkowego Gutwin. Do odwołania zabrania się spacerowania, uprawiania sportu, korzystania z placu zabaw i plenerowej siłowni. Nieczynny do odwołania jest również kort tenisowy. Z korzystania wyłączony został również parking przy ośrodku wypoczynkowym Gutwin. Dziś mija 15 lat od śmierci ojca świętego Jana Pawła II. W Telefaktach to już wszystko. Ja zapraszam na regionalną prognozę pogody. Telefakty jutro. Na program zaprasza sponsor Autocentrum SA w Kielcach. Autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 3 stopnie Celsjusza, wiatr powie z prędkością 13 km na godzinę, ciśnienie 1009 hektopaskali. Jutro temperatura 12 stopni Celsjusza, wiatr 27 km na godzinę, ciśnienie 1009 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne niekorzystne. Na program zaprosił sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.